Witam. Chciałem wam pokazać moją kolekcję gier na PlayStation 4. Postanowiłem, że pokażę ją właśnie teraz. Całą już teraz chciałbym ją pokazać. Lecz dwóch tutaj brakuje, bo nie odpożyczyłem bratu. Jest ich tutaj 110, a te co pożyczyłem to dwie, to jest PS17 i PS18. Czyli razem 112 gier. Musi się doliczyć jeszcze te dwie gry, które pożyczyłem bratu, czyli PS17 i 18, które musicie doliczyć, to razem 112 gier. I teraz będę wam pokazywał po kolei co i jak. Na przykład tutaj Dying Light, polska gra, każdy wie, że to od polskich twórców, na tego jeszcze nie ukończyłem. To leży ode mnie już dawno, dawno, dawno leży. Nie ogrywałem tego jeszcze, na teraz może włączyłem, parę razy pograłem. No i Ledger Pulse, Dying Light, kolejny tytuł to Synmore X to jest gra od Tom Jenkins. To jest taka gra z samolocikami. Czyli po prostu lecimy samolocikiem, takim małym, sterujemy samolocikiem. No i strzelamy do innych samolocików. Możemy grać chyba w kilka osobach, drużynie, tak, możemy w drużynie grać na dwóch chyba, może trzech chyba graczy, nie wiem dokładnie, jest pokazane. No i tam właśnie strzelamy do statków Synmore X. Gra jest wydana w języku angielskim niestety tylko, ale tam chyba nie potrzeba znajomości angielskiego, bo to tylko taki widok z po prostu strzelanie z samolotu. Devil May Cry Collection, HD Collection. To jest kolejna trzecia Devil May Cry HD Collection. Powiem, że ta gra jest coś trudna, ciężka. To jest klasyczny Devil May Cry, czyli jedynka, dwójka i trójka. Ale ta część była też na PS3, pamiętam. Tak, była HD Collection, było klasyk. No i przejrzyjmy na PS4 również Devil May Cry. Trzy części. To jedno chyba z najtrudniejszych klasycznych gier właśnie z Devil May Cry. Moim zdaniem bardzo ciężka jest ta gra. Podobno do Residenta Evil klasycznego. Bardzo go przypomina, jest jednak od tych samych twórców. No to więc co się dziwić. Trzecia nowa gra. Czwarta. To jest Tournament Tides of Numenor. Tak się tytuł chyba nazywa. Edycja Day One. Edition on One Edition. To jest gra ubiona na Amazonie. Kupiłem tą gierkę na Amazonie. Widząc, że to jest gra, aha, chyba do kolekcji, więc sobie kupiłem. Jeszcze z Wielkiej Brytanii. No mi przyszła. Ułożyłem kurde kartę podarunkowe i wziąłem sobie tę grę. Była chyba niedużo, nie kosztowała mi niedużo. No, chciałem sobie do kolekcji dokupić. No i sobie dokupiłem do swojej kolekcji i grę szeregowym po prostu z Anglii. Za małe pieniążki. Bo chciałem grę mieć do kolekcji. To jest czwarta gra. Dobra. Piąta. Piąta gra to jest Matefall. Kolejny tytuł do mojej kolekcji. Jeszcze w folii nie odbieram. Tak samo jak tamta jest w folii też. Nieotwierana. Widzicie, ja mam jeszcze folii gry. Jeszcze nieotwierane, Matefall. Nawet nie wiem co to jest. To jest tu do mojej kolekcji. Tu możecie sobie zobaczyć. Nie wiem, nie mogę wam powiedzieć co to jest, bo w to nie grywałem, więc nie będę miał gry, które nie grałem. Musimy zobaczyć parę filmów, które bym powiedział, ale ja pokażę, możecie sprawdzić co to za gra. Matefall. Matefall. Coś takiego. To będzie to była piąta gra. No to szósta gra. Szósta gra to jest Batman Return to Arkham. Też umiem, że gierka. Chyba to jest gra z trzech części chyba. Tak, Batman Arkham City. Czyli cała trylogia. Tak, cała trylogia wrzucona do tej. Tutaj do tego pakowania z PS3, bo to jest pokazane. Tak, a grywałem tylko Batmana Arkham Knight.
Jedyne ugrywałem Batmana, ale żadnej na PS3 Batmana nie ugrywałem, równie w folii. Położymy tak, o, w ten sposób grać, ukrywać. Dobra. To było 6 gier już pokazanych. 7. Resident Evil 4. Resident Evil 4 to również klasyczny, klasyczny wydanie, również folicznie grywane. No, w ogóle nie grywałem na PS2, a Jedi Mind Remastered są na PlayStation 4. Jest okazja właśnie ogrywanie Residenta 4. Też to mam do swojej kolekcji. Mówię, płacimy za tą 24, to jest 25 euro. A to było kiedyś tam kupowałem. 25 euro. Klasyczny widok Residenta 4. Taki nieprzerażający widok. Coś podobna do Residenta 5, którą też mam w swojej kolekcji, ale później pokażę. To jest 7 gra. 8 gra. Gran Turismo Sport. Gran Turismo Sport, ja w to nie grywałem, bo ja tam nie przepadam za samochodami, ale kupiłem sobie do kolekcji. Tak sobie do kolekcji, żeby zobaczyć sobie. A nie, czy tego nie odpalałem. Wiem, że to jest też obsługuje PlayStation VR, ale tego nie posiadam. PlayStation VR to jest dla fanów wyścigówek, którzy lubią się pościgać na torach wyścigowych. Mogę wtedy polecić Gran Turismo Sport. Ja akurat nie jestem dobry w te klocki. To będzie 8 gra. 8 gra. 9 gra. The Order 1886 w polskiej wersji językowej. Gra jest dość krótka. Moim zdaniem The Order to jest już stare, ale mam to w swojej kolekcji, więc trzymam w swojej kolekcji tą gierkę, więc jak każdy musi trzymać, to trzyma w swojej kolekcji gier. Okay, tak. Więc to jest chyba 9 gra. Tak, 9. 10 gra. 10. To jest Darksiders 1. Darksiders 1 ograłem. Fajne. Ograłem całą grę, grając na tym wyższym poziomie trudności i przeszedłem ją. Bardzo fajna gierka, mi się podoba. Polecam Darksiders, jak ktoś nie grał. Dwójkę też posiadam. Jeszcze grałem, ale dwójka w swoim czasie. To jest 10. gra. Polecam Darksiders, fajna gierka. Czekam na trójkę. Strandbridge. Kolejny gry to Strandbridgers. Nie wiem, chujwe to się czyta. To jest gra o twórcu Rebellion, czyli znając od twórców edycję Zombie Army Trilogy i Sniper Elite. Od tych samych twórców, co znamy tą grę. Również gra toczy się w tam, możemy grać w czteroosobowych drużynie. Tak, możemy grać przez online z znajomymi. Można to z samym grać. Gra jest taka bardzo przygodowa. Nawet nie ukończyłem, bo gra też sprawia trudność, tak jak było w Zombie Armia Trilogy. Gdyż jak grasz sam, to gra naprawdę daje niezły kopa. Się idzie namęczyć, gdy musisz rozwalać ileś tam fal wrogów. Tak samo było w Zombie Army Trilogy. Tam też było tyle tych wrogów, musiałeś ich rozwalać. To jest też ciężka gra. Ale jeśli może się grać z kimś, to może jest wtedy łatwiej sobie pomagać. To będzie 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tak? To teraz 12 gra. Call of Duty Ghost. Nie będę chyba nic opowiadać o Call of Duty Ghost. Moim zdaniem to jest dobra gra. Też, ale też do mojej kolekcji jest. Mamy tutaj znakomitą gierkę. Call of Duty Ghost jest jedna z najlepszych gier, jakie wyszło. Przestanę ją kiedyś, tam ją przeszedłem. No i leży do mojej kolekcji. To jest 12 gra, tak? Aby się nie pomyli w liczeniu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no i 12, tak.
No to jest 13. 13. Resident Evil Revelation. Wiem, że Resident Evil Revelation był na PS3, to ja wam pamiętam. No i Revelation Resident Evil też nie grywałem, miałem okazję grać tylko w demo. Pamiętam. Tam chyba kierujemy kobietą. Nie jest pewnie, chyba tak, kobietą kierujemy i ona jest tam główną rolą. Odgrywa. Nie wiem, nie będę opowiadał tej fabule już, bo jej dokładnie nie znam, bo nie grywałem tej gry. Ale wiem, że jest dobra. Podobno. Resident Evil Revelation. To była 13 gra. 14. Resident Evil Origins. Collection. Tutaj mamy, kurde, klasycznego Resident Evil Origins Collection, czyli i Resident Evil 0. I te dwa klasyczne rezydenty, te Evil, które każdy pewnie nas zna. Też klasyczne właśnie. Coś na temat właśnie Medi. To jest właśnie podobne od David McRae. Też tak klasyczne właśnie, tak na tym samym etapie. Coś też trudne. To było tylko... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, 11, 13, 14, no to teraz 15. Shadow War, to jest 15 gra, Cień Wojny. Gra, jak kupowałem dość niedawno, tak, dość niedawno, jak gra się nowa, bo jeszcze nie ukrywałem, bo ona jest też wolni. To jest 15 gra, Shadow of Warrior, Shadow War, Cień Wojny. Też tego do nim grywałem, kupiłem do kolekcji. To jest 15 gra. 16. Dishonored Definitive Edition. Dishonored to jest tryb skradanki. Coś jak Deus Ex. Również tam się skradamy. Na temat jak w Deus Ex też mamy skradanie się. No i znamy tego typu gier od skradanych się. To jest podobne jak właśnie Deus Ex, Dishonored, Metal Gear Solid i te kupy typu skradanek. Jak każdy film zna. Dishonored Definition. To jest 15. 16. gra. To jest The Walking Dead sezon drugi. Tak, sezon drugi, tak nie będę powiadał, bo chyba każdy zna, no tego nigdy jeszcze nie grywałem. Gdzieś tam gdzie się znajduje też sezon pierwszy, ale w swoim czasie. Mad Max też gra, kiedyś grywałem ją, też się przeszedłem dwukrotnie. To jest dobra gierka, też można polecić, dobrze się tam pobawić na tej pustyni, jeździć tym samochodem, tych znajdźków tam szukać, wszystko na 100% zrobiłem tą gierkę, bardzo fajna gierka. Oczywiście, no, bardzo, bardzo dobra, bardzo. To będzie chyba 17. Puntix Simulator. Puntix Simulator, tak. Jestem w sposób myśliwym, niż kiedyś się pokazywałem, ale pokazuję wszystkie to, więc pokazuję wszystkie gry razem. Puntix Simulator. Jestem w sposób myśliwym. No i polujemy na zwierzęta. Wiem, że wyszedł tam chyba nowy symulator, nie wiem jaki tam był, jak się nazywał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. No, 19 gier prowadzą teraz, 20 gra, 20 Diablo 3. Rep of Souls, Diablo 3, to jest 20 gra. Diablo 3 też kupiłem do kolekcji, bardzo mi się to podobało, to jeszcze na dzień nie kończyłem, gdyż tutaj naprawdę trzeba się nieźle namęczyć w tej gierce, ale gierka jest dobra, jak ktoś lubi, na pewno jest dużo osób, którzy by właśnie lubili grać w Diablo 3, ja jestem takim właśnie jednym fanem, który lubi Diablo 3 grać, ale to nie gra właśnie w Diablo 3 jakoś, nie mam ochoty właśnie grać w Diablo 3, nie ma czasu po prostu. 21 gra. Grand Theft Auto
5. Chyba każdy to zna. Tę grę zna. To 21. 21. 21 gra. Tą grę chyba każdy zna. Nie muszę nic mówić. GTA 5. Call of Duty Infinity Warfare i Call of Duty Modern Warfare. To jest tym dodatkiem. Ten Call of Duty już kiedyś oglądałem, to jest edycja Legends Edition. Legend Edition. Tak, Legend Edition. Gier kupiłem kiedyś na 3.pl za niecałe 60 zł, 59 zł. Bardzo się, cena była opłacalna, to sobie kupiłem do kolekcji za 5 dych, 59, no to brat, jak taka cena, to brat, tak, co tam, 22 to wygra, 22, 23, 23, do kolekcji, no, tytuł do kolekcji, nigdy w to nie gram, do kolekcji, Digimon Store, Cyber Sleuth. To jest gra po angielsku, to jest najgorsze właśnie, że mam te głosy chyba japońskie, jak się mylę, tak, nie, angielskie, to w tamtej drugiej chyba są japońskie głosy, a napisy są chyba po angielsku, tak. Tutaj mamy po prostu serię Digimonów, cała seria Digimonów. To jest, kupiłem sobie do kolekcji, chociaż tego nie grywam już. Będę tylko raz i tego nie ogrywam. Tylko do kolekcji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy. 23, teraz 24, 24 gra. Call of Duty Black Ops 3. Chęcie o Call of Duty Black Ops 3. Nigdy nie byłem fanem Call of Duty. Bardziej bym wolał Battlefielda. Bardziej mi przemawia Battlefield. Ale mnie to bez zniszczy, bo Call of Duty jest bardzo trochę za szybkie. Bo co to Call of Duty, trzeba serię do Call of Duty po prostu lubić. Dostałem kiedyś od brata. Dał mi brat kiedyś w prezencie. On sobie kupił i mi ją po prostu dał. No i trzymam sobie ją w kolekcji. Call of Duty Black Ops 3. Tam grałem trochę na tym realistycznym poziomie trudności. Nie dokończyłem chyba ostatniej kampanii, bo mi się tam nie chciało wracać. Grałem tam do ostatniej na realistycznym poziomie trudności kampanii. No i ostatniej tej misji nie dokończałem, bo mi się nie chciało. To będzie trzecia, 24, tak? 24. Teraz 25. Call of Duty Advent World. Tak. To też jest dobry tytuł. Call of Duty też ogrywałem. Wiesz, jak mam kolekcję, to muszę mieć też w kolekcji serię Call of Duty, jak i Battlefield. A muszę mieć różne serie Call of Duty. Bo to wymaga mieć właśnie serię Call of Duty, jak i Battlefield w swojej kolekcji. Więc takie gry też muszę mieć w swojej kolekcji. Call of Duty Advent Warfare. Czyli też przeszedłem tą grę na weteranie. Dobra, gierka. Proverso Soccer 2016. Mam jeszcze Proverso 17 i 18 i 19 gdzieś tam też jest, znajduje się w mojej kolekcji, ale chodzi o PSA 16. PSA 16 mam. Ogrywałem ją długo. Gdy ją kupiłem, to też trochę długo ją ogrywałem. Gdy wyszła 17, ją też mam tylko w Polsce i 18 też mam, bo tylko brato pożyczyłem. No i w PSA dużo ogrywałem kiedyś. Najpierw, gdy wyszła PS15, no to oczywiście kupiłem PSA 15 na PS4. Dużo ją ogrywałem. Aż wyszła PS16, którą również też w dniu premier kupiłem. I też dużo ogrywałem PSA 16. Po prostu dużo ogrywam tych PS-ów. Zawsze tam lubię grać w PSA. No, fajnie się grywa, lepsza grywalność niż w FIFA. Polecam. PS16. Kolejny tytuł. Shadow Warrior. Shadow Warrior to jest klimatyczny temat o demonicznych potworach, czyli demony. Walczymy z demonami. Coś na temat You. Wcielamy się
postać o imieniu Shenki Yu, chyba to jakoś tego miało, nie wiem, miał na imię. I walczymy z demonami, z potworami i z różnymi tymi, wiadomo. Dobra. Policzenie to miałem jeszcze raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Było 27 gier, teraz 28 to jest Watch Dogs, edycja specjalna. Wiecie, tę grę już mam dość długo, więc ona już dość długo leży. Ja mam tę grę jeszcze przed PlayStation 4, gdy wyszedł PlayStation 4. No więc ten pierwszy model. No to ja mam tę grę do tej pory. Kilka mam do tej pory. Gier. To jest czwarta, tak? Może to być. Przeszedłem tam kiedyś. Metro Redux. Też dobra gierka. Czekam na tą kolejną część Metro Exodus się nazywa. Chciałem ją zakupię sobie. I będę chciał właśnie to sobie ograć. Metro. Tutaj znajduje się Metro 2033 i Metro Last Light. Obgrywałem kiedyś całe. Obydwie grywałem. Bardzo dobry FPS. Gdzieś to już wymagający teraz powiem. Ten wymagający FPS. Ale też dobra gierka, polecam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. No 29 to jest też, no to będzie też 30. To jest Ghost Recon, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, wersja Gold Edition. To jest fajne, to w korporacji, jeśli chodzi o Ghost Recon, tam możemy, mamy po prostu otwarty świat. Ghost Recon możemy robić co chcemy, mamy tam po prostu wszystkie rzeczy do wyboru. Jeszcze tygodnia nie grywałem, możemy grać w samemu, a możemy też grać z kimś, w czteroosobowej drużynie. Mamy tam otwarty świat i tam po prostu robimy różne misje. To wersja Gold Edition, tam są kody pewnie do właśnie do tej wersji Gold Edition, gdyż chciałem kupić Gold Edition, żeby mieć po prostu dodatki do Ghost Recon właśnie, darmowe. Bo jakbym kupił standardową wersję, to musiałbym po prostu kupować oddzielnie. To jest 30, tak? 30 gra. No to teraz 31. Jak pokazywałem Darksiders 1, tu jest Darksiders 2. Darksiders 2 jest powiązanym do dwójki, do jedynki raczej, do jedynki. Co ma powiązane do jedynki? To, że... no, że tam jest powiązanie właśnie do jedynki, a do dwójki. Mamy tam powiązanie, że na początku tutaj mamy śmierć, a w jedynce mamy u mnie wojna, który na początku mówi, że musi iść właśnie ratować swojego brata w wojnę i na końcu, gdy przejdziemy tę grę, są podobne bossy i na początku właśnie, gdy kończymy tę grę, no to na końcu właśnie jest powiązane na temat jedynki, nie będę was spoilerował, jak ktoś nie grał, no to musi zagrać. Po kończeniu gry wszystko się wyjaśnia, mówi, na przykład na końcu mówi, że chciał uratować swojego brata w wojnę, ale nie dał rady go uratować. Nie zdało go uratować niestety. A w trójce wszystko się pewnie wyjaśni, co tam w trójce dalej będzie. To wyjaśni w Darksiders 3. Bardzo fajna fabuła, znakomita fabuła i polecam. 31. Jeszcze raz policzę, bo ja się w ogóle mylę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, tak? No to teraz 31. Remasters Red Factor Gurinera. To jest remaster z PS3, remaster zremasterowana wersja z PS3, czyli Remasters Red Factor, tak? Wszyscy znamy Red Factor Gurinera. Też mamy ten otwarty świat. Również mamy tam otwarty świat jak w każdej innej wersji. Bo tu jeździmy autem, różne misje wykonujemy. Możemy tam rozwalać różne rzeczy. Możemy na przykład na jakieś bazy napadać. Różne tam misje, mamy otwarty świat, robimy co chcemy. Nie przeszedłem gra, ale dość dobra gierka. Zależy na jakiś poziom trudności gram. To 31 było, tak? 32. Just Cause 3. Też mamy ten otwarty świat. Również gry z otwartym światem są bardzo znakomite. Gdy mamy tam dużo gier do z otwartym światem. Są Rasko z trójka. Mam niestety w języku angielskim, ale też mam z plusa pobrałem też te wersji polskiej. Kiedyś tam przeszedłem, ale teraz w nim nie gram. 31 to było, tak. No to teraz wersja 32. Allegenskan, nie wiem, to się czyta. Gra podobna do serii Hitmana. Możemy coś w stylu się tam skradać, przebierać. Jako jeden typu gier to jest, można być kopia Hitmana Agenta 47. Można tak by powiedzieć, klon tego. Po co możemy tak samo się przebierać w tej grze. Gram tylko troszeczkę, ale gra po angielsku, to trochę ciężko zrozumieć, jeśli ktoś nie gra. Można powiedzieć, że to może być brat Hitmana. Taki przykład, żartuję. No ale gra jest dobra. Możemy coś skradać, tylko grę po angielsku, gdyż musisz coś zrobić i ci kapisze po angielsku. No to ciężko. 31 to było. 32. Shadow of the Colossus. Gra jest na podstawie tam chyba też przeniesiona z PS3 na PS4, którą niestety nie grałem. Wiem, że to opowiada o tam Kolosusu, musimy zabijać te kolosy, niby ten, jaką tam miał, chce ożywić swoją tą księżniczkę i musi tam zabić kilka kolosów, żeby ją ożywić. Coś w tym kilku, taka fabuła, no ja nie kluczyłem jeszcze, bo dawno w to nie grałem. To będzie 32, nie? 33. 33. Resident Evil 7. Biohazard. Niestety nie mam tej wersji z tym dodatkiem. DLC niestety nie posiadam. To PlayStation 2 raz kompletnie wymagana. Ja nie mam. Biohazard. No kiedyś ukrywałem tą gierkę. Jeszcze kiedyś ją pokazywałem Resident Evil 7, tak. No, u mnie na Steamie. Ja też ukrywałem całą grę. Przeszedłem tego drugiego zakończenia. Widziałem, a tym się nie chce tyle wracać. 32. 33, tak? Bulletstorm Full Clip Edition. Kolejny remaster, który wyszedł z PS3 na PS4, a niestety na PS3 tego nie grałem, Bulletstorma. Przeszedłem tą grę na bardzo trudny poziom trudności, czy na tym najwyższym. Dość ciężki ten poziom też jest, gdyż tam po prostu wybór poziomu trudności zależy od tym, że po prostu mocniej obrywamy. Mocniej obrywamy. No i mocniej i szybciej giniemy. Tam trzeba się chować szybciej, ale dałem radę i przeszedłem. Dostanę co trofeo za przejście na wyższy poziom trudności. To 32, tak? Kolejne tytuł to 33. Quatlas Second Sound. To jest gra z 1997 roku. Kiedyś gra zapomniana, już kiedyś. Więc twórcy postanowili tą grę odświeżyć sobie. Ja tą grę nigdy nie grałem, ale słyszałem, że gra Quatlas Second Sun kiedyś wyszła w 1999 na PC.
pamiętam. I została ona w ogóle zapomniana. No i ona weszła, teraz postanowili ją odświeżyć, tą gierkę. Mamy tam również takie, nie wiem dokładnie, ale wiem, że gra jest też, była zapomniana w ogóle, miała wyjść kolejna część tej gry. Niestety została anulowana, to pamiętam. No niestety nie wyszła. Więc odświeżyli ją, ale jeżeli ktoś, to jest po prostu coś klasycznego. Czyli osoby, które nie znają gry z klasycznych z 1990 roku, to mogą się nieźle zdziwić grając w ten tytuł. Ja chociaż znam takie klasyczne tytuły i dobrze wiem, w co można się wpakować grając w ten tytuł. Jeśli ktoś lubi takie klasyczne gry, no to mogę te demy polecić. 32, tak? Albo 33. Teraz tytuł 34. Wipeout. Wipeout to jest no, wyścig z statkami. Ścigamy się tak. Wyścig z statkami. Ścigamy się. No, ja kiedyś wygrywałem na PlayStation 1 takie starsze wersje Wipeouta, ale to było kiedyś, więc kupiłem sobie do kolekcji kolejny tytuł. Znakomity, można się tam fajnie pościgać z tymi statkami. Ktoś lubi, no mogę polecić. Jeszcze raz policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. No to teraz 31, 40. Get even. Też kiedyś grałem, ale jeszcze nawet nie ukończyłem. Get even. Nie ukończyłem jej, bo mi się nie chciało do niej wracać. Grałem tam trochę taki nudny ten F, taki, nie, może to nie jest FPS, ale przypomina tą grę właśnie. Jakby FPS, takie te z broni, strzelamy i tak dalej. To jest 40 gra, pokazuje 40 opcji. Opcji izolacja, edycja Nostromo, kiedy się pokazywałem właśnie. Też dobry tytuł. Kiedyś też to już, jeszcze można sobie ograć ten tytuł. Tam mamy właśnie tą, tą dziewczynę, nam tam kierujemy, która właśnie musi unikać tego obcego, który tam się znajduje. I tam nawiązuje się cała fabuła przez tego obcego, który tam właśnie występuje. Ona musi po prostu się kryć przed tym obcym tam przez całą grę. To jest chyba najtrudniejszy tytuł, a grając właśnie na hardzie to już w ogóle możesz się szybciej dopaść. No normalnie jak przeszedłem tą grę, dość ciężka. To będzie chyba 41. Albo 40, nie? 40, ja 41 już. Ja się w ogóle zgubię w tym czynniu. Tyle gier mi przeleciało, że jeszcze mi sporo, jeszcze sporo jest. Ile sporo, jeszcze ile gier? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Będę chciał, 42 liczmy na 42. Kolejny to jest Lego Star Wars Gwiezdne Wojny. To jest Przebudzenie Mocy. I ją ogrywam tam na streamie, można sobie pooglądać jak z serii Lego to Lego. Wiecie, nie był nigdy fanem serii Lego. To się stało, gdy mam tutaj jeszcze w serii Lego Undercover City. To są dwie serie, jedyne dwie serie z Lego, które posiadam w swojej kolekcji. Są właśnie od tych samych twórców, a więc po prostu mamy tam Lego, tylko tutaj mamy otwarty świat City Undercover, sobie jeździmy po, jak w GTA, z klocków Lego i Star Wars
i Star Wars Przebudzenie Mocy. Fajne się, głównie przy właśnie klocków Lego, gdy się kiedyś budowało od dziecka klocki Lego. 31, a to 42. 42, tak, 42. 42, 43, to będzie Yakuza Kławami. Widzę ze Steelbookiem. Ostatnio dawali Yakuza w PlayStation Plus. Co znaczy, że nie będę musiał po prostu tej gry otwierać, bo to będzie w kolekcji. A Yakuza mam w plusie. Mamy sobie w folii ze Steelbookiem. No a tam gry mamy japońskie głosy z angielskimi napisami. 44. Rock Troop. Rock Troop. W ogóle nie wiem, się to nazywa. Również kolejny tytuł. Również od Rebellion. No oni sobie żartują. Kolejny tytuł od Rebellion. Oczywiście, patrzcie. Kurde, no nie zauważyłem, że to jest tytuł również od Rebellion. A skoro to jest tytuł od Rebellion, to... Nie wiem, co... To coś w tym musi być. Jeszcze to nie grywałem. To więc nie mam wgodnej powiedzieć, ale też od Rebellion. Czyli możemy chyba też... Nie. Ale tylko możemy grać w jeden gracz. Na dnie zobaczamy tej gry. Będziecie się zobaczyć. Dobra, zobaczymy następny tytuł. To będzie 44. Uncharted The Lost Legends. Czy dodatek to Uncharted 4. Tak, tam mamy fabułę dwóch kobiet, którymi sterujemy. Wolfenstein Left Order i dodatek to Wolfenstein Old Blood. Dwie wersje, obydwie. Polecam. Wolfensteina przeszedłem kiedyś, jedynkę. Dodatkę jeszcze nie przechodziłem. Niestety, jeszcze nie przechodziłem. Ale spoko. FPS, dobra fabuła. Polecam. Kolejny tytuł. To jest Prey. Prey od testy. Prey to jest takie... Też nie dla mnie. Nie za bardzo mi się przypomina. To raczej dla ludzi, którzy lubią budować, ulepszać swoje rzeczy. Gdyż jakieś tam mimy cię atakują, fandomy i chuj wie co na tam jeszcze. Taki sobie ten Prey. Niezbyt mi się przypadał. To wam pograłem. Ale dość wymagająca gierka. Można tam niezle zagadki rozwiązywać różne, czy takie coś tam. Nie jest to taki logiczny, by to rozwiązywać. Kolejny tytuł. Rainbow Six. No to jest gra sieciówka wielosobowa. Tyle. Sorry. Wielosobowa Rainbow Six. No wiadomo, chyba znana chyba gierka z każdym. BS 15, jak mówiłem, kiedyś PS 15 jak kupiłem, dużo ją grywałem i tak jak kiedyś w poprzedniej części. Deadpool. Ten Deadpool też taki jest śmieszny, nawet gdy on wali te teksty. Filmu nie oglądałem, niestety. Ale to właśnie na podstawie filmu komiksowego Marvel, właśnie Deadpoola. Jeszcze chciałem mieć do kolekcji, sobie kupiłem tylko Deadpoola. Black Mirror. Też nie wiem, co to na grę jest, bo jest też nie okazja ogrywać. Może w końcu to będę miał okazję zobaczyć tą gierkę. Mam nadzieję. Black Mirror. Tak. Wolę to Battlefield Hardline. Watch Dogs 2. Druga część jeszcze nie ogrywana. Nie wiem, kiedy ją kończyć. Ale w końcówku do niego tam wrócę. Killzone Shadowfall. Devil Waiting 2. Jest i platynka zrobiona. Platynę zrobiłem w Devil Waiting 2.
Jedynka jest trudniejsza od dwójki. Jeśli odebrała ci jedynka, to jedynkę miałem. Ale już jej mam w Polsce. Mam w Polsce jedynkę. Ale nie. Ale ją musiałem sprzedać. I pomyślałem, że kupię sobie jedynkę jeszcze do kolekcji. Dokupię sobie. Gdybym miał niższe cenie, to sobie wtedy jedynkę jeszcze tam do kolekcji dokupię. Ale póki co to dwójkę ukrywałem ją i zrobiłem platynę. A jedynkę kupię tam kiedyś sobie do kolekcji jeszcze, jak będę miał dobrej promocji, znajdę. No i najnowszy, czyli PS19. To już jest 2019. To najnowszy będzie dla mnie swoją premierę. Jeszcze woli nie grywana. Trzeba zacząć chyba co. Kolejny tytuł. Teraz pokażę wam trochę z moich starszych tytułów, które już mają swoje premierę już dawno. Sherlock Holmes, Krimiczy Punisher, czyli Zbrodnie i Kary. Sherlock Holmes, Bioshock na dwóch płytach, to prawda. Sonic Force. Jakieś takie nie dla mnie. Jestem za stary na takie granie, coś. No i tutaj Flashback. Flashback to jest jedynka i dwójka. Klasyczne gry na Atari, z Atari. No, czyli na jednej płycie znajduje się 50 klasycznych gier z wydania z Atari. Tak, klasyczny. Część pierwsza i część druga. Część pierwsza tam kiedyś pokazywałem, właśnie z klasycznych gier. To kupiłem sobie do swojej kolekcji. Nawet te gry mają platynę w sobie. Czyli 50 gier w jednej i drugiej 50, czyli mamy 100 gier w jednej klasycznych. Tych właśnie Flashback. To jest chyba skierowane na osób, którzy nie mieli okazji w tamtych czasach grać. W tamte klasyczne gry na Atari. Tak mi się tak wydaje. Infamous Second Son. Jedyna rzecz, która mi się nie podoba w Infamousie, to kurwa dotykowy pad. Dlaczego? Bo ja używam tego Razera nowego. On niestety nie jest dotykowy, a gdyż tam uruchamiasz tą grę, to jest spierdolone. Ten, że musisz machać jakimś tam joystickiem. No kurwa, kto to wymyślił? Kto to kurwa wymyślił machanie joystickiem? Wymyślcie mi kurwa to, że muszę zmieniać kurwa pada, żeby kurwa pomachać sobie joystickiem. Czyli nie mogli kurwa jakiś przycisk, nie wiem, wymyślić inny niż machanie kurwa joystickiem. Jołopy. Pomyślcie te kurwa zamiast coś zrobicie głupiego. Kolejny tytuł Battlefield 1. Tak kurwa, macie moje Battlefield 1 kurwa. Revelation, tak gra opowiada o II wojnie światowej. Wcielamy się w postać, która po prostu jesteśmy na II wojnie światowej. Kampanię szynkrowałem do niedawna, ją kupiłem. To nie, to pierwsza wojna. Sorry, to pierwszej wojnie światowej, nie drugiej. Pomyliłem. Tak, pierwsza wojna światowa. No, walczymy na pierwszej wojnie światowej. No, kolejny gra to są Argomi. Jest z tą grą. Oczywiście Crash Bandicoot. Oczywiście klasyczny tytuł. Jeszcze przyjdzie do mnie Spyro. Rage 4 Origin musi być. Agony. Jakaś gra, która nie powinna użyć świata dziennego, ale chyba dla żartu ją zrobili. Gra jest cenzurowana, kurde, i nie polecam tego gówna kupować. Trzymajcie się od tego z daleka, bo oglądam dużo opinii, że to jest gnot i tego nie polecam. Agony w życiu. Trzymajcie się od tej gry z daleka. Final Fantasy, Tier 0. No to jest Torgens Rundo Bulwacen. Nie wiem, czy to co to jest do kolekcji, kiedy to kupiłem. Parkour. Jest długo ten film leci.
paskur. Mortal Kombat. To jest taki Mortal Kombat XL. Tam są dodatki. Mam tam dwa kody chyba, gdzie się schowałem. No mam te kody w szafce gdzieś chyba, musi być. No na te, na dodatkowe postacie. Jestem Bożem, te kody schowałem i gdzieś muszą być. Zombie Armored Logi. Widzisz, to są od twórców Rebellion. No i sobie Vampir. Od twórców Focus, od francuskiego studia. Vampir. Też trochę taki słaby tytuł, też wymagający. Nadal nie kończyłem kiedyś tam, bo pokazywałem parę filmików streamów z tego Vampira, ale Vampir to Vampir. Też taki słaby tytuł. Też wymagający. Teraz to Faust Remasters. I oczywiście długo czekana gra, czyli Red Dead Redemption 2, wydana na dwóch płytach. No i kupiłem, mam już niedawno, bo niedawno była premiera, czyli mam już od października, od dniu premiery, tak. Uncharted 4, znakomity tytuł, mam dodatek, który pokazywałem. Nie, Ratchet & Clank, też kiedyś przeszedłem całą, można powiedzieć, że znakomity tytuł. Powinni robić kolejne tytuły z Ratchet & Clank. No basunkie. Kolejny tytuł to jest Warmer The End Vermitten. Kurwa, nie mogę tego czegoś przeczytać. Też jakiś tytuł, nie wiem co to jest. Też kupiłem do kolekcji. Również od tych samych twórców. Vermitte. Coś tam, chuj wie, jak to tam wymawia. A chuj z tym. Jak to się tam wymawia, to chuj z tym. Digimon World Next The Order. Kolejny z Digimonami. Mogę wam polecić Need for Speed. Tak, Need for Speed, kurwa. Tak, macie, kurwa, Need for Speeda. Powiedziałem, że nigdy nie byłem z wyścigami najlepszy. Nie jestem fanem wyścigowek, ale kupiłem sobie do kolekcji Need for Speed. Arcania The Complete Day. To jest taki właśnie klasyczny dla osób, którzy lubią tego typu gier. Można wtedy polecieć. Kiedy się kupiłem, mam do kolekcji. No i kolejny tytuł. Shenmue 1 i 2. Jedynkę przeszedłem, ukończyłem ją. Właśnie wiem, że ta gra też kiedyś wyszła na Sega, na Dreamcasta. Niestety ja nie ogrywałem na Dreamcastie. I zrobili remaster Shenmue 1 i 2. Wrzucili. Wiemy, że wkrótce, niedługo wyjdzie trójka, ma wyjść w planach. A w Shenmue 1 skończyłem gierkę i zrobiłem jeszcze to platyna. Jest bardzo łatwa do zrobienia. Banalnie prosta do zrobienia. Mogę polecić wam właśnie platynę zrobić w Shenmue 1. Dwójkę jeszcze nie grałem, bo nie było kiedy. Jedynkę skończyłem i takie sobie gierka. Time Quest. Time Quest to jest taka bardziej strategia, może nie strategia, ale bo wygląda tak z góry bardziej, wyglądający taki tytuł z góry. Również od tych samych twórców. Widzę, mam kilka tych samych twórców, jak chuj. Gramy po sobie w coś w stylu jak Diablo 3 czy strategia. Nie wiem, to tak z góry widzimy, tak? Z góry. Możemy grać w tą grę oczywiście w online z kimś tam. Kolejny tytuł samochodowy, to jest Assassin's Creed. Oczywiście kolejny tytuł u mnie w kolekcji. Ja tego nie grywałem jeszcze. Jest otwarta z folii, ale tego nie grywałem. Tomb Raider. Resistance of Tomb Raider. Też folii jeszcze nie grywana. Znaczy mam w swojej kolekcji. Raczej w Tomb Raider mi się to raczej nie pali, bo ja tam Tomb Raider to nie dla mnie. Choć można sobie powiedzieć, że Tomb Raider jest podobny do Uncharted. On mówi, że to jego żona. Nawet ratuje. Może tak przerwnie do Tomb Raider podobne.
Sorry, do Uncharted. Można by tak powiedzieć, że to chyba będzie gorona. Wolverine 2. Nie ogrywałem jeszcze Wolverine'a. Dwójkę, jedynkę ukończyłem, na dodatek jedynkę też nie kończyłem. Dwójkę też jeszcze nie kończałem. Mogę w końcu ją ukończę. Wolverine'a dwójkę trzeba ukończyć w końcu. Bo na dzień nie zacząłem, ale mam ukończyć. No i jak mówiłem, że mam tutaj The Walking Dead sezon pierwszy. Metal Gear Solid The Phantom Pain, Dishonored, Dead of the Authors. Ja to się czyta. Jeszcze w folii też pięknie. Naruto Storm Trilogy. To mamy trzy części wrzucone. Jedynka, dwójka i trójka. Ta trilogia z Naruto. No, From Revelation, The Revelation, The Division, tam to jest The Division. Tutaj mamy Knaka, przeszedłem całą grę na trudny poziom trudności. Gdzie tam też mamy dwójkę, gdzieś Knak, dwójka gdzieś tam też jest w kolekcji. Knak, przeszedłem całą na trudny poziom trudności. Resident Evil 6. Też kiedyś grałem na PS3 i zakupiłem do kolekcji Remasters. Tak. Warto sobie kupić, żeby sobie nagrać jeszcze raz, na przykład tak do kolekcji na przykład. Trzeba nie sprezentuje ta kolekcja. Ten Turles Shovel Ninja, chujstwo gówno. Nie polecam tego gówna. Resident Evil 5, piątka. Tekken 7. Tekken 7. Natur do Ciner. Chuj wie jak to się doczyta. Nie wiem co to jest w ogóle do kolekcji. Tak mówiłem o Knack 2. To jest dwójka Knack. Knack 2. Jak mówię, że mam tylko te Knacka 2. Jeszcze w folii ten Knack jest, bo jeszcze nawet nie otwierany. Nie, The Crew Limited Edition. Limited Edition, jak The Crew. Nie wiem, że tego dwójka wyszła, ale nie zamierzam jej kupować, bo mi się nie podoba. Nie jestem fanem jakiejś czegoś. Uncharted Collection. No i tutaj parę tytułów są. Oczywiście tutaj się kończy Assassin's Creed Origins. Trochę tam pograłem tego Assassina, ale raczej to nie dla mnie. Mówiłem, Assassin's Creed to jest nie dla mnie tytuł. Trochę tam grywałem. To dla fanów Assassina, raczej bardziej, do kolekcji. Kupiłem Batman Arcanine, przeszedłem tu kiedyś, tu leży i leży dalej. Mafia 3. Najsłabszy tytuł jaki mógł wyjść. Thief. Surger. No to tego nie grywałem jeszcze. Zdjąłem folię, ale... Nie ogrywałem. Sprawdziłem, zdjąłem folię, żeby tylko to zobaczyć, ale tego nie ogrywałem. Hitman 1 ze Steelbookiem, jest wersja 2. Nie wiem, czy będę kupował, jakie jedynki na nim się skończyłem. Dead by the Line. Tak. No i Zombie oraz Destiny. No to wszystkie gry, tak, wszystko wam pokazałem, tak, wszystkie gry tutaj. No i jeszcze tutaj, jak wspominam o PS-a 17-18, to musicie jeszcze doliczyć, tam jest 110 i musicie doliczyć te dwie jeszcze, to macie 112 gier, gdzie je doliczycie sobie, ja posiadam, tylko mam w Polsce 112 gier i plus Spyro Ridge Trilogy, to wkrótce dołączę do mojej kolekcji oraz Darksiders 3, które zamówiłem już tam, no i czekam. No i to będzie razem z nimi będzie 114 gier. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dawajcie łapki w górę oraz suby, jeśli wam się to podobało, więc życzę wam na razie i cześć.